Yo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Dżingis i witam was w rodzinnej przygodzie razem z moimi synami, czyli z Lighterem. Siema, synu, Lighter. Tak, to na pewno był Lighter oraz Szymonem. Co? Nie ma Szymona. Szymon, halo, przywitaj się. No ty jesteś Szymon. Ja jestem Lighter, cześć. Ja jestem Lighter. Zaczyna się. A gdy sobie Lighterem? Ktoś ma rozdwojenie jaźni. No. No tylko dobra, data. Słuchajcie, początek to zrobimy taki, że zobaczymy, co oni tutaj kombinują i budują. Bo coś budują fajnego. Lighter tutaj w ogóle zaczyna szaleć z czymś. Lighter, z czym szalejesz? Nie, ja? Do mnie przyjechał. Co to będzie? To ETA. Budowla. To ETA. Każdy to ETA. Taka duża budowla będzie. Pożarta z każdym miniasz to ETA. Nie gadaj po mnie. A coś się sia? Daj do mnie po literalnemu. Po normalnemu mówię. Nie. Uczysz się tego języka. Nie tam buduję. A tutaj Szymon, a ty co robisz? Strusie ci biegają po tym, po koblu. Ty biegają. Zabrania mi ich. Ostrz. Zobacz, muszę to wszystko wykopać. Ja to, jak ja to zrobię? Normalnie, łopatą. I kilofem. Nie to. A co? Gdzie ty jesteś? To. Szymon, ty się dobrze czujesz dzisiaj? To. Nie, bo chcesz kopać? Nie, to tą górę. Tą górę tam. Woreczek leży. Wziąłem, zobaczmy co było w nim. To całą górę muszę wykopać. No a, obsydian simikar. Obsydian to. I ironowe buty, dobra. No widzicie, wziąłem sobie. To oni sobie tu budują takie rzeczy, to więc ja nie pozostanę im dłużny, idę do swojej pracowni, czyli wszyscy wiedzą gdzie. No. Do kuchni. Do piwnicy, jak zwykle. Do kuchni. Moja pracownia to do w domu kuchni. Dobra, ląduję. Ja natomiast dzisiaj chcę zrobić... Tam już pociągnęliśmy obiad. Druta. Druta pociągnęliśmy. Ja ciągnąłem druta, Szymon ciągnął kabla. Ło, to ja wolę ciągnąć kabla niż druta. Dobrze, dobrze. A dzisiaj, moi drodzy, ja chcę zrobić... obiad. Co bym dzisiaj zrobił? Obiad, kolację. Tak. Kolację, tak. Właśnie kolację, bo wieczorem tam jechamy. Zrobiłbym to do przygotowania. A kiedy to jest ten odcinek? Glenu. Na 27 grudnia. Serio się pytam? No tak ci mówię, no. A ja się serio pytam. Także 27 grudnia zapraszam was. Że będziesz... Dobra, już nie kombinuj. To jest na odcinek na czwartek, czyli na jutro. I my jutro wyjeżdżamy. Jedziemy. Jak wy to oglądacie... Jak wy to oglądacie, to my jedziemy. My jesteśmy podczas podróży do Wrocławia. Do Wrocławia jedziemy, tak. I dobra, to ja sobie będę robił w takim bądź razie tak, potrzebuję launchpady, potrzebuję fuel loadery i potrzebuję maszyny do przechwytywania tlenu. Zrób mi fuel loader. Nie. A leader. A po co ci fuel loader? Nie wiem. Ale zrób mi. A zrób mi, ale po co ci jest potrzebny? Przyda się. Boże. Nie, postawię tutaj na farmie sobie. Pile of Ashes? Co to jest? Boże. Nie mam pojęcia, co z tych worków wypada, wiecie? Ktoś mnie tam pytał, dlaczego ja tyle śmieci noszę. No bo ja mam taką dziwną manię, wam powiem, komikowania. Noszenie śmieci. Dokładnie, ja wszystko... Pucing jest to jest taka kura domowa. Jaka kura domowa? No bo żadna, śmieci. Wypraszam sobie, nie jestem żadna kura domowa. Nie nosisz śmieci, dlatego dobra. Masz ten. Spokój mnie tam, dobra? Spokój. Nie. Buduję najpierw trzy fuel loadery. Fuel loader sztuk 3 potrzebujemy. Bo musimy ich... To zrób 4. Muszę basic weaver zrobić, a to się przerabia... Co ci dzisiaj, Szymon, się stało? Taki gadatliwy jesteś. Nie wiem właśnie. Nikon? Chwilę nagrywaliśmy Pokémony, no i gdyby nie byłeś. Redstone, diamant i pochodnie. Tego mi brakuje. Pochodnie mam, redstone'a nie mam, diamentu nie mam, mam i silikonów łopatę, nie mam. Mam łopatę 4-3-3. Redstone. Chcę coś tylko
Jakieś czary mary hokus pokus. Diaksy, dia... Czary mary hokus pokus, diaksy. Raz, dwa. Czary mary hokus pokus, wzięte diaksy. I jeszcze silikon, ale... Silikonu się nie można było nauczyć, z tego co pamiętam. I skąd ja mam wziąć ten silikon? Ze skrzynki. Skrzynki. To jest dobry pomysł. To jest nawet bardzo dobry pomysł, gdy w skrzynce coś go nie widzę. No nie, nie umiem tego chyba raw silikonu. Rawko, nie mam silikonu. Nie. Nie ma. Kacper. Ale pewnie go potrzebuję. Potrzebuję do... Przyjeżdża mnie. Raw silikon z galakty Craft Core. Skąd ja go mam wziąć? Jak on wyglądał? Dobrze wiedzieć, że go nie mamy. No nie mamy silikonu. A nie, mam, dobra. No jest dobrze, że jeszcze jest. Ale go trzeba wydobyć do dużo. Albo po prostu... Jest problem jeszcze też taki, że go możemy po prostu nauczyć się, czyli przydzielić mu EMC. Co wy o tym sądzicie? Ja nie rozumiem tego. Że go nie trzeba. Ha, no widzisz, to nie jest takie proste. Myślałeś, że to takie hopa siupa, nie? Hopa siupa jest coś? Gdzie to było to urządzenie cholerne? Okej, to nazwiemy to hopa siupa. Też nie to. A nie siupa hopa. Gdzie to urządzenie jest? Miałem je na pewno. O, Inductance Smeller to nie to. Teraz powiedz, że jesteś jakiś nerwiający. To ja? Nie, Szymon, bo ciągle gada. No, ale to ja już przywykłem do tego, już się nie przejmuję tym wcale. O, my nie. Bo z nim jakie to było to urządzenie do tego? Boże, drogi, czekajcie. Bo ja się zgubię. To był Circuit Fabricator. Nie mam tego, miałem to na 100%. Pulwa. O tu. Widzicie? Będę i nikt mi nic nie zabroni. Czego to się nie chce dołożyć? A to była redstone'owa pochodnia, właśnie. Ja jestem też nienormalny. Redy. No, dobra, weźmy. Okej. Okay. Teraz... Circuit Fabricator, gdzie on jest tu? Był przecież przed chwilą. Oj, ale mi coś ugryzło. Ja jestem nienormalny. O, właśnie tu. Nie to. 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 Mam bedrocka. No i pal mi, bo mi te waferki są potrzebne. Wafle są potrzebne. Kasia, chcesz bedrocka? Jak mam bedrocka? Bedrocka. Skąd? Nie wiem. Nie wiem, z jednego diaksa tylko tyle. Świetnie. Nie, ale dobra, to muszę tego zrobić więcej, bo tak czy inaczej to mi się później przyda. Basic buffer. Chociaż dobre, na razie to. Idziemy sobie, schowajmy to. Bo ja będę budował właśnie, bo nie powiedziałem, ja będę budował jaki portal taki. Portal, do nicości, nie? Bo wtedy co mieliśmy w ten wcześniejszy, to był po prostu taki zwykły, robiony kwadratowy, a teraz będzie taki lepszy. Popatrzyłem YouTube ostatnio Minecraftowe i dostałem inspiration. No wiesz, że ten dzisiaj on został zamknięty w więzieniu. To. Ty, Kasper. Ano, a to? Za cheatowanie. Tak. No dokładnie, kompresowany iron. I wszyscy w komentarzach piszą Kasper cheater. Albo Lajce cheater. Iron. O. No nie mam tego. Chciałbym. Więc robimy tak. Kompresor elektryk, żebyśmy czekali za długo. On tu sobie skompresuje mi żelazo.
Ciekawe, czy się będę mógł tego skompresowanego żelaza nauczyć. Jest też bardzo ważne. Znałem swojego farta, nie? Można nauczyć. No nie, oczywiście, że nie. To już widzę. Niech się robi, weźmy sobie jeszcze węgiel. I pulweryzowanko zwykłe. Koal. O, dobra. Długo to się tworzy, no ale trudno. Ja bym mógł w międzyczasie innego zrobić w jakimś razie. Pomóc mi. Nie. Robimy sobie, moi drodzy, oksygen pipę, czyli rury. Pipę. Oksygen. Pipę. Pipe się czyta. Pipe. No, dokładnie, pipe. Pipę. To się robi z trzech glasów, a to się robi z glasu normalnego, dobra. Robimy. Glass. Wow! Cholerstwo lata w tym pokoju u mnie i mnie gryzie. Dobra. O kurde, dużo tego powstało, to nic. To chyba nawet glass panel... Mogę? No, ten nie ma też. Ten, to super. Kurde, no wszystko mi idzie. Ja nie mogę tej rury zrobić? Ej, jak to się robi? No glass panel wychodzi. Oxygen pipe 6. A, to na dole. Ale ślepy jestem. Dobra. Mamy rurki. Teraz tak. Co my musimy jeszcze zrobić? Oxygen collector. Dobrze. Oxygen collector. I to się robi. O, i to jest już problem. Oxygen koncentrator. Z czego to się robi? Co? To. Kompresowany tin i kompresowana stal. Wiecie, ile będę skompresowanej stali potrzebował? O Boże. Dużo. Bardzo. A wiesz, skąd to wiemy, że dużo? Skąd? Akcja co? Zdradziła to. No po, no co ja poradzę, jak to wszystko... Nie co, dobra, robi się. Jak to wszystko po prostu jest takie nic trudne, darmo, no. Naprawdę. Wiecie co, ktoś się wyśmiewa z Minecrafta, że Minecraft to takie badziectwo, że to, że tamto. Ja powiem wam szczerze, że zapraszam takie osoby do tego, żeby sobie zagrały właśnie na modach. Nie na zwykłej wanilii, gdzie wiadomo się kopie i takie podstawowe rzeczy, jak jakieś tam piecyki, enchanty i nic więcej, prawda? Plus troszeczkę redstone'a, a na redstone'ie też wam powiem, że się w ogóle nie znam. A ty, Kasper, znasz się na redstone'ie, na mechanizmach redstone'owych? Coś tam się znam. No, ale wiesz, jakie można nieraz mechanizmy redstone'owe zrobić? Samego redstone'a w samej wanilii. No, jeżeli ktoś chce poszukać, to jest jakiś odcinek z Crimsów. Ja typu z redstone'a i z jukeboxu zrobił piosenkę Piraci z Haribu, więc... No, dokładnie, jest gdzieś na Crimsach to. Także możecie zobaczyć. I niech mi ktoś powie, że to jest taka gra, że to jest tylko stawianie klocków i że Minecraft to jest badziectwo totalne. To jest taka gra, która jest tylko stawianie klocków. A z redstone'a można zrobić wiele rzeczy, a w modach już tutaj nawet nie powiem. Gdyby mi ktoś podpowiedział, jak tą skompresowaną stal się robi, że to jest bardzo proste, wystarczyło przewidzieć i miał rację, także dziękuję serdecznie od razu. Na samym początku mamy już to. Kompresowana stal niech się robi. Ale tych oxygen pipę to jest trochę dużo już mam. Pipe. No dobra, ja sobie powiem, mówił pipę i co mi zrobisz? Bo to dziś nie brzmi pipę. Well. Bardzo dziwne. Nie ma w tym nic dziwnego. Jeszcze musimy zrobić tin karnister, skompresowane aluminium. Skompresowane aluminium robimy z normalnego aluminium w tym. No i właśnie. Aluminium. Czy mamy aluminium. Jest. Z Galactic Core sobie weźmiemy cały stack. Pipę. Właśnie. Stali to się przyda trochę, także jeszcze troszeczkę ją przepalę.
Ojej. No tak jest, że dużo rzeczy tutaj widzicie, trzeba czekać, aż się zrobi. No ale no, powiem wam szczerze, że ale podstawowe prawa są zachowane. Że trzeba coś przepalić, coś można ulepszyć, dodając do czegoś coś tam. Tak to wygląda, no. Co tu dużo mówić. Zresztą robię lokację. To co? Lokację mówię. Co? Chcesz wędrowka? Nie, nie potrzebuję. Znaczy chcę znowu wdać, ale... Wziąłem to rybka. Dobra, skończyło się. Teraz muszę aluminium wziąć. I kompresuję aluminium teraz. No i to wszystko trwa. Wszystkiego się można nauczyć. Ja to w ogóle muszę powywalać faktycznie. Ludzie się mnie pytają, dlaczego ja tyle śmieci ze sobą noszę. Ja sam nie wiem. Mówiłeś tak. Znaczy mówiłem, bo ja lubię chomikować rzeczy, no i... To jest jedyne to, co może powodować, że tych śmieci u mnie znajdziecie sporo, no to prawda. Tyle ile jest. Ale ja lubię chomikować, no nic nie poradzę. Nie lubię wyrzucać, nie jak lubię się pozbywać. Jak chomikować, to przerzucić na ten Metina. Tam trzeba wszystko chomikować. Nie gram. Kiedyś graliśmy przecież za Metina, pamiętasz? Dawno tak, temu? Tak, bo granie od 20 levela, już można powiedzieć graniem razem. Nie, do 25 graliśmy razem. To później przechodziliśmy tam na inne światy. Ja nie lubię Metina. A czemu? A ja ciebie. Boom. Ale pocisk normalnie szło. Aż trafiło. Jeszcze jakby się tym przejął, nie? Skupowane aluminium, mamy to. Inkarnister robi się... Dobra, z tym dobra. Ojej. Tina. Ja muszę powiedzieć, ojej. Ile tu ziemi. Teraz nie będę miał gdzie tego robić. W ogóle, czy jest taka możliwość, że się robi go w ten sposób? Tak. To nie mogłem wziąć? Nie trzeba tego wykopać. Ja nie mogę tego wziąć. Tu chodzi. Zobaczcie, pojawia się im znika. Pojawia się znika. Tak, mam na twój bóg cię bzika. No właśnie, dobra, czekajcie. Nie wiem, co jest grane. Ja nie mogę tych karnistrów zrobić. Więc to jest problem bardzo duży, jak dla mnie. Odrzuć. Tak jest jakiś chyba. Chyba tak. Radzi są głowy. Ale puściło już chyba. A nie, nie. Puściło. Nie puściło, dobra. Siedzenie by się przydało. I znowu. Nie ma żadnego laga teraz. Ja ruszę myszką i mam laga. Co z myszką, bo nie jest z Genesisa. To żeśmy dogadał teraz. No muszę ten tin zrobić, no. Raz. Byle co kliknę już tu? Mam kurde, no co jest grane? Ej, no zobaczcie. Znowu alternatywna... metoda? No a jak? Widzicie? Tylko alternatywną metodą to mogę zrobić. Czyli w ten sposób układając i tego nikt nie widzi, a biorę, o, i się zaraz tego nauczę i będzie z bani. Tak to zróbmy, pyk. Nie, ja chyba tak. Wyjdę jeszcze raz, wejdę. To wyjdź i wejdź, masz rację. Raz, dwa, trzy. Dobra. Żyję. My to potrzebujemy. To mamy. Próbujemy ułożyć. Fuel ladder, trzy sztuki. Dobrze, że się stakuje. Także mam fuel ladder zrobiony już. To sobie zabiorę. Dalej, żebym tam poleciał, to by mi były potrzebne te launch pady. Może zróbmy najpierw i będzie z głowy. To się pisało launch. Jak się pisze? Leanych? Nie. Jak się pisze launch pad? Leonych? Nie. Nie. Jak się pisze launch pad? Launch to jest. Lunch to nie wychodzi. A piszmy tylko pad. Będziemy wiedzieli, jak to się pisze. Launchpad. O, launchpad. I do tego potrzebujemy kompresowanego żelaza.
i bloków żelaza, widzicie? Na je... Potrzebujemy tak, 9 bloków żelaza i 9 skompresowanego żelaza. Skompresowany iron. Dobra, tu już widzę, że nie mam. Więc musimy zrobić. Wafli żeśmy zrobili sporo, czyli poprosimy iron. Poprosimy iron. Dobra, jest. Tutaj i skompresowanego. Potrzebujemy, żeby się robiło. I potrzebujemy jeszcze 9 bloków ironu. Iron. Jest. 9, tak? Tak, tak, tak. Dobra. Zobaczmy, 64, ile nam wyjdzie. 7. Jeszcze 2, mamy 1. Tu jest 9 pól. 18, czyli 17 jeszcze żelaza. Iron. 17. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. 17. Dobrze. Wchodzimy tu i robimy jeszcze dwie sztuki. Dobra. Dobrze, dobrze. Fuele mamy, to mamy, ok. Tam było jeszcze fluid. Nie tu, przepraszam was bardzo, tu. Fluid. Dobra, fluid conduit i ender energy. Mamy, dobra. Więc cóż, pozostaje mi tylko jedno, żeby zbudować te launchpady. Mamy na ile? Nie mamy. Nam brakuje żelaza, właśnie. Kompresowanego mamy w tej chwili. Dobrze, wystarczy. Jest ok. Tak, mamy tego. Dobrze. Raz, dwa, cztery, 27, spoko. Dobra, mogę lecieć, Kacper, do ciebie spróbować połączyć tam launchpadę w tej górze, nie? Gdzie coś się przynajmniej działo. Dalej był jeszcze ten. Tam, w tym, to zbudowałem, wiesz, tych, gdzie rakiety mają startować. Idziesz zobaczyć, jak to robić? Szymon, idziesz może też? Tylko bo ja dopiero wbiję na serwer. Kopię, wiesz, jak to trzeba... Że nikomu się nie chciało chodnika dokończyć. Komuś się nie chciało tyle kopać. Ja tam nie narzekam, Szymon, na kopanie. No, to chodź. Ale no to twój pomysł jest, ziomek. Właśnie. I cię przyjmę. 20. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mamy jeden. Z drugiego stanowiska. Trudno się robić ten nasz kill-off. Co mamy? Nie pamiętam nawet, wiesz? To chyba nie tak trudno, skoro go zrobiliśmy. A weźcie, włączcie dzień. Możecie dzień? Możecie ten imset? Proszę, proszę, bo nic nie widzę, nie wiem gdzie postawić. Dziękuję. No problemo. I stawiamy tutaj kolejny. Zobaczcie, i idziemy do kolejnej trzeciej. Ja chcę robić Energy Alloy. Metallurgy Infuser. Deathstone Rock plus Iron to jest to. Energy Tablet to. To. Atomic to. To będzie Definite Obliser. Weź włącz ten mikrofon, jak gadasz. Dobra, mamy. Teraz należy postawić... Ładel. Włączyło mi. Wszystko podłączyło w nim. Ładuje się. Ale fajnie, z jednej strony się podłączył. To. Nawet nie przypuszczałem, że tak będzie dobrze. The fine infinite obsidian in gold. No fuel to load. Jak no fuel to load? Fuel tank. Nie rozumiem. Jest zasilanie, jest. Aha. Można budować w czymś chyba. Bo chętnie zrobił sobie dwa kilofy, tacie.
Po co to się dwa healowy? Nie musiałbym się szybko wracać, tak. Mi się wydaje, że chyba dobrze idzie w ogóle. Nie jest w tej róży, jest okej. Okay. A to pewnie trzeba by było to zrobić, tak? Nie? Jak nie? Gdzie teraz? Już nie idzie to, o co chodzi? Jajce. Jajca, panie Władziu. Czemu to nie ładuje? To. Nie, kieruję tą myszką, a powiedz mi, jak to wygląda. Zaraz, Szymon, bo coś się gubię, dlaczego mi to nie chce ładować? Okej, spoko. Fuel tank. Can't be. Może dopiero będzie ładowała, jak się tutaj postawi rakietę, coś mi się wydaje. Coś taka ewentualnie, że tu jest błąd. No ale to dobra, to zobaczymy, później rozkminimy, co tu chodzi. Na chwilę obecną stawiam drugi. Jest prąd włączony. No to proszę bardzo, ładuje się. Zresztą już spadnę na dół. No to jest 500 fuela, więc dlaczego nie chcę dostarczyć? Nie rozumiem. Battery slot. Do ładowania, tu nie wiem. Op, nie rozumiem tego. Nie rozumiem tej rzeczy tutaj, dlaczego to nie chcę, ale pewnie rozminie to już w swoim czasie. Także przedstawiamy trzeci fuel loader. Będzie to chyba taka końcowa informacja, moi drodzy. Nie wiem, mi się wydaje, że on powinien funkcjonować, bo ładuje tutaj prąd, się ładuje. Dlaczego się nie chce przeładować ten, to ja nie wiem. Chociaż może być też to również spowodowane z tym, że. Mam klucz w ogóle, żebym to obrócił? Mam klucz. Czy ja to jestem w stanie obrócić w jakiś sposób? No macie, teraz jest... A, no i teraz idzie fuel. Zobaczmy, czy on tam idzie teraz, ten fuel. Też nie. Dlaczego to spadło? Pokażmy jeszcze jedną rzecz, tylko. Niż to tu. Dobra. Jak to teraz będzie funkcjonować? Kurde, dlaczego tu nie ładuje tego paliwa? Au, Szymon, weź przestań. No nic nie klikam, więc... Przytrzymujesz mikrofon dłużej, potem nie się klikam. Robi takie... Nie klikam! Nie wiem, o co tu chodzi, naprawdę, mam tu... To jest dobrze. Potrzebujecie kamień? Nie. To zapraszam. To jest czego? Powiedział nie. Czy na przykład tutaj się da tę rurę podłączyć? Teraz... Tak. I tak. To zniszczyć. Dobra. Postaw. Nie tak. Tu. What the fuck, no? I słyszysz, Genghis? Co? Słyszałem. Czego nie mogę tego postawić? A teraz już, gdzie kaczu słyszałem. O Jezu, przestań. Co mówisz? To jest podłączone teraz, okej. No słyszę gdzieś błot z ciebie. A to nie, ja mam na przycisk, więc sorry, że... Jest też. Dobrze. Ale jestem zły. I nie chcę połączyć z tym. Mój chillow jest taki dobry, że Bedrock skopuje. Zaczyna mi to denerwować trochę. Spróbujmy postawić tam na razie tą, ten przewód. Połączyć się. Zniszczyć. Dobra. A tutaj tymi drugimi przewodami wejść. I co to dało? E?
Nie, no po co mi tyle tych rur? Co ty robisz? Ja chcę tylko cię skonfigurować, no. Jesteś. Pyk, okej. Okay. I drugiej strony. Okej. Okay. Nie wiem. Nie wiem, czemu to nie chcę dostarczać paliwa. Ale okaże się, może wtedy dopiero... Zresztą te rury szło to paliwo, no i to jest grane, że to nie chce iść dalej. Ja w ogóle tutaj dałem, czy to jest... Nie no, fluid conduit, no dobrze. Weźmy to obróćmy jeszcze. Pod koniec odcinka zapraszam do mnie, bo ja tutaj... Zaraz przelecę. Talo, powiem ci tyle. Ja w tym odcinku coś zrobiłem. Widzisz? Trzymał klaski. Super, jestem z ciebie bardzo dumny. Tylko Cilow mi się regrodował. Nie wiem, 8 raz już. No trudno. To są głupie Cilofy, za szybko się rozładowują. I za szybko kopią. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia czemu. Także może mi napiszecie w komentarzu, co zrobię. Halo, tak, halo. Słuchajcie wreszcie. I lecę w tej chwili do Szymona, zobaczymy co on tam zrobi. A gdzie on jest właśnie? Nie wiem. W zoo. Latę sobie, widzę. No, teraz to jakoś nabiera wyglądu po prostu. Super. Odcinek temu też to było dzięki. Chodzi o to, żeby kopał troszeczkę. No to dobrze, niech sobie kopię w takim tempie, jak mu wygodnie. Cofnij się. Dobra, moi drodzy, gdzie? Pod moje strusie i do przodu. No widzę, no to. Leć ciągle do przodu. Ale po co? Tu. No tu. Zobacz, ile wykopałem. No bardzo dużo, no. Oczywiście. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, pisania komentarzy. Pamiętajcie, że gry łączą! Nawet pokolenia! O Boże. O Boże, ja się wydarł. Matko i córka, co tu się dzieje? I cóż, i trzymajcie się do kolejnego razu. Na razie, cześć! Jo. Nara. Siema!